USA nie podjęły jeszcze żadnych decyzji dotyczących stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Sprawa jest na wczesnym etapie rozpatrywania, powiedział sekretarz obrony USA James Mattis. Obecnie oceniamy, jaka jest konkretnie propozycja Polski, jaki jest potencjał tego, co nam proponują, podkreślił. W zeszłym tygodniu Andrzej Duda podczas spotkania w Białym Domu z Donaldem Trumpem wspominał o wspólnym zbudowaniu w Polsce bazy, która nazywałaby się Fort Trump. Według prezydenta Dudy Polska gotowa byłaby wydać na bazę około 2 miliardów dolarów. Aleksiej Nawalny ponownie trafił do aresztu. Sąd ukarał lidera opozycji 20 dniami więzienia za zorganizowanie nielegalnej demonstracji, w trakcie której zostało uszkodzone mienie. Nawalny wyszedł z aresztu wczoraj rano. Przed bramą więzienia czekali na niego policjanci, którzy przewieźli polityka do budynku komisariatu. Tam Nawalny dowiedział się, że ponownie stanie przed sądem. Według niezależnych komentatorów Nawalny stał się ofiarą ostatnich porażek wyborczych rządzącej partii Jedna Rosja. Donald Trump oczekuje, że jego drugie spotkanie z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem zostanie ogłoszone wkrótce i że odbędzie się w niezbyt odległej przyszłości. Dodał, że nie ustalono jeszcze, gdzie odbędzie się to spotkanie, ale że nie będzie to w tym samym miejscu, co poprzednio, czyli w Singapurze. Tymczasem sekretarz stanu USA Mike Pompeo pod koniec roku uda się do Korei Północnej, by zorganizować spotkanie obu przywódców. Pompeo popiera decyzję Trumpa w sprawie szczytu, mimo że Pjongjang nie zrealizował obietnic dotyczących programu nuklearnego. Grecja będzie używać dronów w walce z oszustami podatkowymi. Pierwszy eksperyment został przeprowadzony na wyspie Santorini. Drony mają sprawdzać statki przewożące turystów na Morzu Egejskim. Dzięki nagraniom będzie można obliczyć, ilu pasażerów znajdowało się na łodzi i porównać to z rachunkami przedstawionymi przez operatorów wycieczek. Pierwsza kontrola przyniosła efekty. Po sprawdzeniu 9 łodzi ustalono, że fiskusowi nie odprowadzono 25 tysięcy euro.